Widać, słychać? Jest teraz ok? Sorki za opóźnienie, miałem z prezentacją problem z dorzuceniem jej tutaj, ale widzę, że jest ok. I możemy sobie zacząć. Potwierdźcie mi się i jeszcze raz. W sumie nawet dobrze, bo więcej osób troszeczkę dołączyło. Czy jakoś dziękuję, dobra, zmieniłem mikrofon. Super. Dobra, tematem dzisiejszego webinaru będzie podzielony na dwa etapy. Najpierw zajmiemy się tym tematem, który widzicie na ekranie, czyli powiemy sobie, jakie elementy są istotne w wyborze właściwej kryptowaluty do zakupu. Czyli po prostu dokonamy sobie takiej wstępnej analizy, podzielimy to na kilkanaście punktów i powiem Wam, jak samemu decydować o tym. Głośniej to już tutaj podnieść. Podzielimy sobie to na kilkanaście punktów i powiemy sobie, jak dokładnie dokonywać własnej analizy, można powiedzieć, i fundamentalnej, i troszeczkę po części technicznej, do tego, aby kupować odpowiednią kryptowalutę i jak samemu podejmować decyzje bez jakiegoś wewnętrznych sugestii, pomocy i tak dalej. Czyli po prostu w skrócie opowiemy sobie, jak takiej analizy dokonywać, a później powiemy sobie krótko o newsach, bo myślę, że też warto wspomnieć o tym, co się dzieje dzisiaj, w tym momencie na rynku kryptowalut, bo na pewno wiele osób to interesuje. Ja witam te 40 osób, które teraz dołączyło. Ja nazywam się Krępa, miałem już okazję dla Was prowadzić webinary. Zajmuję się kryptowalutami od ponad 1,5 roku. Sam osobiście posiadam 50 różnego rodzaju kryptowalut w swoim portfolio. No i prowadzę kanał na YouTubie, który poświęcony jest zagadnieniom nie tylko kryptowalutowym, ale przede wszystkim edukuję tam a propos kryptowalut, więc po webinarze każdy sobie odwiedzi, jeżeli ma ochotę. Ok, przechodzimy do meritum. Mam nadzieję, że do 9 robimy kompleksowo cały ten webinar. Pierwsza sprawa, pierwsza istotna kwestia, o jak widzimy, screeny są z dzisiaj, czyli podczas tych spadków, które są tak naprawdę dość takie, bym powiedział, notujące, aczkolwiek powiem szczerze, że na mnie nie robią już kompletnie żadnego wrażenia, a to właśnie dlatego, że nie zajmuję się tym od tego roku, czy od poprzedniego dokładnie. Nie są one jakieś tam straszne, natomiast wiele osób panikuje, no i pojawiają się od różnych osób w internecie teraz różnego rodzaju materiały, mówiąc o tym, co się dzieje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, ale to jest oczywiście siła rynku. Zawsze tak jest, że kiedy coś tam idzie do góry, potem jest dłuższy okres czasu odreagowywania i tak dalej. Ale do rzeczy. Jeżeli myślimy o zakupie jakiejś kryptowaluty, przykładowo, niech to będzie Ethereum, standardowo na samym początku wchodzimy na stronę coinmarketcap.com i to jest najfajniejsza, najbardziej poważna i poważana strona, która aktualizuje w czasie rzeczywistym kursy, która pokazuje w czasie rzeczywistym giełdy, na których są dostępne dane kryptowaluty i wszelkiego rodzaju informacje, które o danej kryptowalucie można w sieci znaleźć. Cenę, porównanie tej ceny i tak dalej. Więc generalnie od tego warto sobie zacząć, żeby sobie dokładnie przeanalizować na stronie CoinMarketCap daną kryptowalutę. Ale jak to teraz zrobić? Na samym początku warto sobie przejść do strony internetowej danej kryptowaluty, ale nie po to, żeby sobie zobaczyć, czy ona działa, czy ona wizualnie Wam się podoba, czy nie, ale należy tam dosłownie prześledzić wszystko. To jest bardzo ważne, bo bardzo wielu deweloperów robi strony troszeczkę na odczepnego i troszeczkę te strony nie są zbyt profesjonalnie prowadzone. Nie ma tam rzeczowych informacji, nie ma tam informacji kluczowych, które powinny się znaleźć. Jakie to są informacje, ja oczywiście będę jeszcze mówił, ale generalnie strona internetowa powinna zawierać najważniejsze rzeczy pokroju tego, kto tą kryptowalutę tworzy, po co ona powstała, tak naprawdę poszczególne etapy kreacji takiej kryptowaluty. Musi być przede wszystkim, musi być i white paper takiej kryptowaluty, najlepiej, żeby był. Różnie to dzisiaj jest, dlatego trzeba szczegółowo sprawdzać te informacje, no i z taką stroną się zapoznać. Jeżeli nie znamy języka angielskiego, to ja proponuję na przykład w przeglądarce Google Chrome można sobie kliknąć prawym klawiszem
myszy i na danej stronie kliknąć przetłumacz na język polski. Nie będzie to profesjonalne do końca, ale da Wam pewien pogląd tego, jak tak mniej więcej, o co na tej stronie chodzi, tak? No najlepiej byłoby korzystać jednak z anglojęzycznego, oryginalnej wersji strony. Raczej w języku polskim nie znajdziecie za wiele projektów, które będą w języku polskim, które będą miały strony internetowe. Dlatego też zaczynamy od strony internetowej i sprawdzamy tam dosłownie wszystko. Wszystko krok po kroku. Analizujemy każdy szczegół, wszystkie odnośniki, wszystkie linki. Najmniej podejrzane rzeczy są czasami najbardziej istotne w przypadku kryptowaluty, tak naprawdę. No więc warto na to oczywiście zwracać uwagę. To by była pierwsza sprawa. Druga sprawa i druga kwestia, to należy sprawdzić social media danej kryptowaluty, także to można na CoinMarketCapie zrobić i marketing tej kryptowaluty. Social media sprawdzamy i na stronie również internetowej, ale również na CoinMarketCapie sprawdzamy tam wszystko. Przyjęło się generalnie, że dość popularnym kanałem informacyjnym dla kryptowalut jest często Twitter, dlatego też wchodzimy koniecznie na Twittera i sprawdzamy kilka rzeczy. Przede wszystkim sprawdzamy, ile osób obserwuje dany projekt. Jeżeli to jest projekt nowy, no to kilka tysięcy osób to jest wartość względna, a jeżeli to jest projekt już kilkuletni albo jeden z bardziej poważanych, no to kilkadziesiąt lub kilkaset tysięcy obserwujących są wartościami normalnymi dla takiej kryptowaluty. Dlatego na to zwracamy uwagę. Jeżeli projekt jest jakiś bardzo nowy, albo już jakiś czas jest i jest mało tych obserwujących na Twitterze, no to już pierwszy znak, takie zastrzeżenie, że może nie do końca jest zainteresowanie na rynku społeczności danym projektem. Dalej sprawdzić należy, co deweloperzy piszą o tym projekcie sami, jak często tweetują. Jeżeli są to osoby poważne, to będą to robiły dość często. To nie jest tak, że oni tego Twittera będą prowadzili rzadko, ale on powinien, znam projekty, takie chociażby jak Ethereum, gdzie codziennie po kilka tweetów się pojawia, tak? Czy to od właściciela Vitalika Buterina, czy od deweloperów z oficjalnego Twittera. To kwestia też tego, kto im prowadzi tego Twittera. Ale należy te kwestie zweryfikować. Druga sprawa to na Reddicie też powinien pojawić się dany wątek o danej kryptowalucie i tam powinna być dyskusja. Przepraszam, bardzo często powinna być dyskusja deweloperów, osób zajmujących się marketingiem, programistów przede wszystkim, o tym, jak jest budowany kod źródłowy danej kryptowaluty. On powinien być jawny, powinien być open source. Na tym polegają kryptowaluty, żeby one były z otwartym kodem źródłowym, jako programy, które, w cudzysłowie mówię, programy, które mają mieć ten blockchain odsłonięty w pewien sposób. Dalej mamy też GitHuba, to już jest narzędzie stricte programistyczne i tam można zweryfikować na przykład częstotliwość odświeżania kodu danej kryptowaluty, czyli czy deweloperzy upgrade'ują kod źródłowy danej kryptowaluty, czyli po prostu czy przy danym projekcie pracują. To jest też istotne. Oczywiście sprawdzamy też takie kanały jak Facebook, to jest już takie, powiedziałbym, może mniej istotne, ale owszem również. No i często też pojawiają się grupy na Telegramie i Slacku. To są dwie takie kwestie. To są takie, Telegram to jest takie narzędzie komunikacyjne czysto, Slack również, ale do takiej pracy grupowej, gdzie są tam kanały danego kanału i różnego rodzaju informacje tam można zawierać na poszczególne takie szczegółowe dziedziny w danej kategorii. Więc tam również poza Redditem powinny się znajdować informacje od twórców, no i od ludzi, którzy tworzą dany projekt. No i warto też zwrócić uwagę na marketing, czyli w jaki sposób oni go rozwijają, czy o nim się mówi głośno. Nie zapomniałbym o jednym z ważniejszych też, jakim jest YouTube. I o tym nie do końca powiedziałem na początku, dlatego, że może to nie jest najbardziej istotne z tego tytułu, że nie zawsze kryptowaluty prowadzą te kanały. Czyli po prostu teamy nie prowadzą do zawsze tych kanałów, nie prowadzą ich często. Często tam są tylko oficjalne filmiki. Natomiast jeżeli tam zawsze moje zaufanie bardziej wzbudza informacja, że powiedzmy dany deweloper, dany na przykład właściciel prowadzi sobie na przykład kanał na YouTubie i tam często się wypowiada do społeczności, to zawsze jest troszeczkę bardziej takie, powiedziałbym, wzbudzające zaufanie. No ale oczywiście trzeba to przez filtry też sobie posyłać i
Różnie to wygląda w praktyce, ale te kanały social media muszą być prowadzone. Najlepiej, żeby były te najpopularniejsze wszystkie, czyli na pewno Twitter, na pewno Reddit, GitHub, dobrze, żeby był, no i Facebook oczywiście, a dodatkowe rzeczy Telegram, Slack, YouTube, jak najbardziej, żeby się też znalazły. Ok, czyli wspomnieliśmy sobie na początku o stronie CoinMarketCap, stronie internetowej, no i social media i marketing. Teraz może sekcja szybka pytań, taka pierwsza w tej materiale. Będziemy sobie co kilka slajdów robili takie zagadnienie, żeby można było a propos danego zagadnienia teraz coś zapytać. Ja czekam na pytania pół minuty, jeżeli nie ma, lecimy dalej. Ok, rozumiem, że nie ma. Dalej, dość istotną kwestią jest to, i o tym musimy pamiętać, że żadna kryptowaluta nie powstała bez powodu. Jeżeli powstała bez powodu i nie ma na nią team pomysłu, albo ten pomysł jest po prostu 10, 20 albo 30 już na rynku, to znaczy, że nie zawsze oczywiście, to znaczy, że kryptowaluta może okazać się skamem. Co to znaczy? Że po prostu została stworzona tylko po to, aby ludzi po prostu na nią naciąć i oszukać. Z tego tytułu dzisiaj dużo projektów powstaje. Są to projekty czysto skamowe, skamerskie, można powiedzieć, czyli takie, które powstają bez większego zastosowania, czyli coraz trudniej jest wyszukiwać dobre projekty, które warto zainwestować i które po kilku miesiącach, czy może latach, przyniosą nam zyski jakiś tam generalny. Jaki problem rozwiązuje dana kryptowaluta, albo po co została stworzona, tak naprawdę można by to było rozszerzyć. No i tu jest screen ze strony Ethereum konkretnie. No i do czego służy Ethereum? Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale Ethereum jest to platforma, tak naprawdę można powiedzieć, programistyczna. Ich tokenem jest tak naprawdę Ether, nie całe Ethereum. Ethereum jest platformą, jest jakby stroną internetową, aplikacją. Na tym Ethereum można tworzyć zdecentralizowane aplikacje lub tokeny innych kryptowalut. Dzisiaj, gdybyście przejrzeli sobie coinmarketcap.com, tam jest na setce najpopularniejszych tokenów, pewnie jest 85% tokenów powstających na tak zwanych ERC20, czyli tokenów powstałych na platformie Ethereum. I ona głównie po to powstała. Oprócz tego tam zdecentralizowana aplikacja, jak już wspomniałem i tak dalej, otwarty kod źródłowy, wszystko fajnie. Natomiast dzisiaj Ethereum zaczyna mieć już też konkurencję. Chociażby bardzo popularna kryptowaluta taka jak Neo i inne umożliwiają podobne funkcjonalności. Natomiast nadal widzicie, jako że Ethereum było pierwsze, dominuje czy to pod względem kapitalizacji, czy to pod względem dominacji na rynku. No i warto to sprawdzać, tak? Czyli przejść sobie na stronie internetowej do poszczególnych zagadnień i wyszukać tego, co macie się dowiedzieć o danej kryptowalucie, czyli po co ona jest. Nie nastawiamy się na to, żeby określić jej wartość w zyskach na przyszłość bez powodu, tylko robimy to pod pewnymi wymaganiami, a jednymi z nich jest to, że my musimy wiedzieć o tej kryptowalucie no po prostu jak najwięcej, tak? Drugi przykład jest na przykład Bitcoin. Bitcoin powstał typowo jako kryptowaluta do płacenia, więc tutaj już nie ma jak zagwozdek związanych z tym, że mają tam być tworzone na tym jakieś aplikacje, albo tam został do jakiejś bankowości, albo ochrony danych tworzone, albo do jakiejś weryfikacji użytkowników. Jak to aplikacje internetowe mają w swoim przeznaczeniu? Bitcoin to został stworzony jako pierwszy, który nie miał to być kryptowaluta, która ma zastąpić pieniądz. Czyli twórcy już o tym otwarcie mówią, że to ma być sieć innowacyjna, czyli ten blockchain, płatności i nowy rodzaj pieniądza. Więc tyle na przykład ze strony oficjalnej Bitcoina, która jest w wersji polskiej na przykład, ja znalazłem, możemy się dowiedzieć, nie? Natomiast jest to taka informacja, która nam będzie mówiła o tym, jak w pewien sposób ta kryptowaluta, jakie ma przeznaczenie. Kolejnym przykładem będzie na przykład kryptowaluta Xperti, którą mocno tutaj wiem, że promujecie, czy na webinarach, czy na grupach. No i ta kryptowaluta też ma konkretne zastosowanie, które mamy, w zasadzie token ma konkretne zastosowanie, które mamy opisane na stronie internetowej i to jest jej zaleta, tak? Czyli ma to być aplikacja, w której płatności będą dokonywane w tokenie Xperti, gdzie ta aplikacja działa tak, że my ją pobieramy, tworzymy sobie tam profil i możemy być ekspertem w jakiejś dziedzinie, w jakimś zagadnieniu i ktoś może nasze godziny wynająć, można powiedzieć, czyli taka nauka, takie korepetycje przez telefon, tak? No ta kryptowaluta ma wtedy konkretne zastosowanie. Tak jak wspomniałem, na przykład Ether ma konkretne zastosowanie do platformy Ethereum.
i tak dalej, i tak dalej. Czyli nie może być kryptowaluta, którą my kupujemy, a my nie do końca wiemy, jaki ona będzie rozwiązywała problem lub po co ona została stworzona. Jeżeli na stronie internetowej jest problem ze znalezieniem tego albo w internecie, no to jest pierwszy znak taki zapalnik dostrzegawczy, że no może nie do końca jest wszystko jak być powinien. Kolejną rzeczą, którą warto sobie sprawdzić, jest Max Supply. To można sprawdzić na stronie coinmarket.com. Jest to docelowa wartość danej kryptowaluty, czy coinów, czy tokenów danej kryptowaluty, ile ich będzie maksymalnie. I sprawdzając taką ilość, jesteśmy w stanie określić, porównując ją do tego, ile jest w obecnej chwili w obiegu danej kryptowaluty, jesteśmy w stanie określić, jak się będzie podaż mogła zwiększać, albo też można powiedzieć, inflacja będzie rosnąć danej kryptowaluty, bo jej będzie coraz więcej na rynku. Czy ona będzie wykopywana, jaką metodą wykopywana i tak dalej. Więc nie mówię, czy to jest dobre, czy złe, czy od razu wszystkie tokeny, czy coiny danej kryptowaluty są na rynku, ale warto na przykład na to zwrócić uwagę i do tego też się odnieść. Więc po prostu w ten sposób to też określać będzie w pewien sposób wartość danej kryptowaluty, jej jakieś przeznaczenie i jej sens. Kolejną sprawą jest właśnie circulating supply. To sprawdzamy również na CoinMarketCapie i to nam podaje, ile tokenów czy coinów już jest na rynku, już jest w obiegu, już można je teoretycznie wykupić, prawda? Nie bierzemy pod uwagę tego, jak w przypadku Bitcoina stwierdza się, że kilka milionów jest gdzieś zawieruszone na portfelach, także ludzie pogubili klucze prywatnej nie są w stanie dojść do tej kryptowaluty już, do Bitcoina. To jest ogólna ilość w obiegu, która została wypuszczona. I teraz też możemy sobie na podstawie tego daną cenę, spekulacje jakieś w pewien sposób osiągnąć, w pewien sposób no, zaspekulować to, jak to będzie dalej dana kryptowaluta rozwijała, czy będzie kopana, czy może warto ją kopać, jaką metodą, proof of work, proof of stake i tak dalej, czy jakieś masternody. Ja kiedyś prowadziłem na ten temat webinar na temat kopania kryptowalut, metod kopania, więc też można się do tego odnieść, bo macie to zapisane u siebie na grupie. Okej, chwilka, pół minutki przerwy na łyk wody. Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo proszę, tutaj Dariusz coś napisał, ja nie bardzo rozumiem, więc jeżeli możesz, to rozwinij temat. Witam, nowe osoby się pojawiły. Słuchaj, no to Darku, to po temacie, po webinarze zapytaj chłopaków, bo ja nic o tym nie wiem. Także ja lecę dalej. Widocznie plany się pozmieniały. No to słuchaj, no to zostań, może się czegoś jeszcze dowiesz, będą na końcu newsy, a tak jak mówię, resztę z chłopakami sobie dogadasz. Kolejną rzeczą, którą warto sobie sprawdzać, jest wykres danej kryptowaluty. I tu sprawdzamy kilka kwestii, o tym będzie jeszcze za chwilkę, ale przede wszystkim sprawdzamy ją w okresie na przykład tygodnia, miesiąca, czy na przykład pół roku. I tu jest na przykład na wzorze Bitcoina konkretnie wykres. Ważna informacja też taka, że sprawdzamy sobie, jeżeli to jest kryptowaluta, która jest świeża, my ją kupiliśmy niedawno, po fazie ICO albo w ICO. I na przykład, może czasem tak być, że ona zyskała na popularności przez ostatnie pół roku i zrobiła kilka tysięcy procent, a my ją chcemy kupić czysto zarobkowo, na przykład no, średnio długoterminowo albo krótkoterminowo, no to należałoby tu się zastanowić też nad tym, czy warto, no bo jeżeli kryptowaluta w pół roku robi kilka tysięcy procent, to może się okazać, że przez następny rok ona cały czas już będzie sukcesywnie spadała. Nie jest reguła. Ona może wzrosnąć kilkadziesiąt tysięcy procent. To były takie kryptowaluty w przeciągu ostatnich kilku lat. Ale różnie może być, tak? Dlatego też na to warto zwracać uwagę i jeśli chodzi o analizę techniczną czysto, warto z punktu odniesienia danego wykresu złapać i zorientować się, gdzie jesteśmy w danej chwili. Na przykład z tego wykresu wynika, a to jest wykres ponad roczny Bitcoina, że tutaj zwłaszcza w tej końcowej fazie, tak, jak mamy, no to dzisiaj był ogromny dołek, czy przez ostatni dzień, czy 48 godzin. No i tu może przy tej linii, którą można by tu było próbować wyznaczać do ATH,
oznaczać, że tu odbicie powinno jest prawdopodobieństwo tego, że akurat Bitcoin w najbliższym czasie może odbić do góry. Jasne, że może spadać, ale ten wykres mówi to, że raczej jest dość atrakcyjny moment na wejście. Mam nadzieję, że rozumiecie, jak to odbieram. Oczywiście ja się analizą techniczną praktycznie w ogóle nigdy nie sugeruję, bo po prostu uważam, że ona w tradingu kryptowalutowym nie ma większego znaczenia. Kolejną rzeczą, na którą może nie zwracacie nigdy uwagi, a która jest dość ważna, ponieważ ona wskazuje na to, czy projekt jest transparentny, jest to, że trzeba zwrócić uwagę na to, ile coinów jest u deweloperów danej kryptowaluty. O co tutaj chodzi? Jeżeli jest emitowana dana kryptowaluta, czy to w formie ICO, czy nie, czy normalnie, czy jakaś faza przedsprzedaży jest, potem faza sprzedaży, to zawsze zwracamy uwagę, ile procent mają deweloperzy. Jeżeli to jest kilkanaście procent, to uważam, że jest to sytuacja, to jest moje odczucie, czysto, to uważam, że jest to sytuacja jak najbardziej akceptowalna, natomiast jeżeli to jest kilkadziesiąt procent, to jest mniej bezpieczne, ponieważ zwróćcie uwagę na to, że ten team podzieli się też w pewien sposób procentowo tą kryptowalutą i potem łatwo im będzie sterować daną ceną, bo jeżeli mają na przykład 40% danej kryptowaluty, co się zdarza czasami na rynku, to jest to sytuacja dość niebezpieczna. Z tego to wynika, że po prostu no, oni sami sobie będą mogli wbijać cenę, bądź tą cenę no, dumpować, bądź robić pump, czyli ją pompować, bo mają do tego wyraźne środki. Więc uważam, że kilkunastoprocentowa możliwość posiadania coinów przez deweloperów czy tokenów jest akceptowalna, ale no nie więcej. OK. Ważną rzeczą jest też wolumen, czyli to, jaki jest obrót danej kryptowaluty przez ostatnie 24 godziny. W przypadku chwilowym chęci kupowania danej kryptowaluty warto na to zwrócić uwagę, bo zarówno wolumen może wskazywać na to, że cena zacznie spadać, bądź że cena zacznie rosnąć. I teraz tak, nigdy nie wiemy po wolumenie, czy cena rośnie, czy spada, ale że coś się zaczyna na danej kryptowalucie dziać. To przy tradingu na kryptowalutach się przydaje, ponieważ wtedy jesteśmy w stanie w pewien sposób zwrócić uwagę na dane projekty, że wokół nich zaczynają napływać bądź odpływać jakieś środki większe pieniężne. Na przykład, jeżeli teraz były te spadki na Bitcoinie przez ostatnie tam 48 godzin, to gwałtownie podskoczył wolumen. Więc wskazywało to na to, że większy obrót spowodowany jest wyprzedażą raczej większej ilości tych Bitcoinów, bo nagły został sprowokowany duży spadek. No i wynikało to prawdopodobnie z tego, że kilka osób, mogło tak być, to są spekulacje, kilka osób zmówiło się do tego, żeby wyprzedać tą kryptowalutę, czyli Bitcoina, no i to mogło spowodować te spadki, tak? Wiadomo, cena rośnie, jak dużo osób zaczyna sprzedawać, bądź mała liczba, tylko większe ilości tej kryptowaluty. One się po prostu pojawiły na giełdach zwiększonym wolumenem, bo ten ruch płatności w obrocie był podwyższony. OK. Do tej sekcji poproszę pytania, jeżeli są, jeżeli nie, to jedziemy dalej. Wiesz co, Paweł, świetne pytanie. Powiem tak, no, żeby wyjść obronną ręką z takiego pytania, a ja żadnym doradcą nie jestem, to powiem, że można zrobić pół na pół, czyli kupić dokładnie za połowę swoich środków Bitcoina, za połowę altcoina. Tak, chyba że masz jakieś kilka perełek, które chcesz kupić, to wtedy kupujesz tylko je. Albo kupujesz tylko Bitcoina, jeżeli nie ma żadnych altcoinów w opcji do kupowania. Tak? Albo jeszcze czekasz i oczekujesz na jeszcze większe spadki i wtedy dokupujesz na przykład Bitcoina. Tak też można. Tak? Czyli jest rozwiązanie kompromisowe jakieś w pewien sposób, ograniczające ryzyko. Nie? No bo jeżeli kupisz na przykład teraz za 100% tego środków swoich jakąś bardzo niszową kryptowalutę, a ona będzie jeszcze spadała albo już się teraz w najbliższym czasie nie podniesie, to będzie problem. Natomiast w Bitcoinu jest najbardziej taki w cudzysłowie pewny, nie? Natomiast na innych altcoinach można więcej zarobić, z tym, że Bitcoin jak zacznie spadać, to pociągnie jeszcze bardziej te altcoiny, które są nadal na rynku. Kolejną rzeczą, którą sprawdzamy, jest kapitalizacja. To jest dość istotne, ponieważ jeżeli my czysto zarobkowo wchodzimy w temat kupowania danej kryptowaluty, a raczej większość z nas to robi, no to tak naprawdę
trzeba zbadać, w którym ona jest pozycji w market capie i jaka jest prawdopodobieństwo jej wzrostu. Czyli po prostu circulating supply sobie mnożymy przez cenę i z tego mamy kapitalizację danej kryptowaluty. Tak? Mam nadzieję, że to jest jasne. Czyli ile sztuk w danym obiegu, w danej chwili przez jej cenę wychodzi market cap. No i już warto sobie sprawdzić na przykład na innych kryptowalutach, jeżeli na przykład jest, załóżmy, 10 w kapitalizacji, no a my liczymy na to, że ona podskoczy na 5% czy 10%. To sprawdźcie sobie, jakby tyle podskoczyła poprzez pomnożenie ceny przez dany circulating supply, ile by miała market capu i która byłaby wtedy na rynku. Czy na przykład przebiłaby na przykład Bitcoina, czy to przebije niemożliwe i tak dalej, nie? Czyli na to zawsze powinien zwracać uwagę i to powinien być taki nasz wyznacznik. Ok. W pewien sposób oczywiście. Kolejną rzeczą jest ATH, czyli ten punkt, taki, który nauczyłem się przynajmniej Mazaka używać, to jest ten punkt maksymalny danej kryptowaluty. I to też się przydaje w przypadku nie takiej kryptowaluty Bitcoin, kiedy ona spadła tam 80 parę procent od grudnia, czy 90, ale w przypadku kryptowalut świeżych, kiedy jest nagle boom na nią, no i ona znajduje się wtedy na tej górce, na szczycie. No to wtedy jasne, można w nią wejść, ale ja bym tego nie robił, bo prawdopodobnie będzie odreagowanie i ona zacznie spadać wtedy w dół. Zawsze. Każdy wykres jest poszarpany, gdyby go przybliżyć. Oczywiście na każdym wykresie nie znajdziemy maksymalnego dołka i maksymalnej górki, ale jeżeli w danej chwili kryptowaluta jest na ATH, to nie wchodzimy w nią, chyba że ma jeden dzień, a my chcemy koniecznie, bo wierzymy, że podskoczy 1000% jeszcze. Więc na to zwracamy uwagę. Na ATH nie warto kupować danej kryptowaluty, bo to się zwyczajnie nie będzie kalkulowało, nie będzie się to prawdopodobnie opłacało. To taka sugestia moja. Ja kiedyś tak robiłem, na tym traciłem chyba zawsze, no więc już tak nie będę robił. Długoterminowo to ma sens, ale warto czekać zawsze na to odreagowanie, czy gdzieś tam ono zacznie spadać, tak, do takich nawet miejsc, no, w porównaniu do tego. Warto sobie punkt odniesienia też do Bitcoina wyszukiwać. Ja tak robiłem w przypadku niszowych altcoinów, które kupuję lub kupowałem, że nie tylko patrzę po cenie dolarowej, ale patrzę po cenie Bitcoina, ile to Satoshi kosztuje. Na przykład kiedyś była bardzo duża okazja z Verge kupowania jej, jak miała kilkadziesiąt satoshi, a cena w dolarach tam też była bardzo niska, ale ta cena w satoshi była jakby takim ciekawym wyznacznikiem tego, że ta kryptowaluta była bardzo tania. Oczywiście można sobie wtedy porównywać, czy kryptowaluta traci bardziej w dolarach, czy bardziej traci do bitcoina. I to też jest w pewien sposób, no, jeden z punktów źródła analizy takiej kryptowaluty, bo można sobie jakby w pewien sposób pomagać też, łapiąc odnośnik do bitcoina. No i to pomaga w przypadku kupowania, jeżeli kupujemy za bitcoiny, to wiemy, za ile tych bitcoinów kupujemy, a nie za ile dosłownie dolarów. Ok, jeżeli są jakieś pytania, to poproszę. Ma na raty, aczkolwiek ja nie jestem zwolennikiem, bo to wchodzi dodatkowy czynnik takiej emocji, jak nie umiesz utrzymać swojego kapitału i chcesz koniecznie kupować, to kupowanie na raty bez takiego troszeczkę emocjonalnego, dobrego podejścia do tego spowoduje to, że możesz wykupywać po coraz wyższych cenach, bo będziesz się łapał na tych schodkach, jak będzie punkt do góry ciągnęła ta kryptowaluta. Natomiast jak najbardziej, teraz jest na przykład taka możliwość, że kryptowaluta spada 20-30%, a jesteś tym zainteresowany, no to można sobie kupić. Na przykład to pytanie poprzednie można do tego podporządkować. Mamy jakąś kryptowalutę i spada 10% albo 15% teraz, no i kupujemy na przykład za 50% naszego kapitału tą kryptowalutę i czekamy, co się będzie działo. Jak jutro podskoczy, ok, czekamy dalej lub kupujemy, ale jutro może spaść na przykład jeszcze o 10-15% i dokupujemy jej wtedy więcej. Albo też na przykład kupowałeś 2 miesiące, 3 miesiące temu kryptowalutę, wierzysz w ten projekt, spadła ci 50%, ale teraz spadła jeszcze na przykład od wczoraj 10, 15, 20. I wierząc w ten projekt, ja tak zrobiłem kilka razy, dokupujesz jeszcze za część kapitału tą kryptowalutę, jeżeli dalej w nią wierzysz, nie sprzedając tego, co miałeś wcześniej. Przez to uśredniasz cenę i ona nie wychodzi potem tak wysoko, jak mogłaby, gdybyś kupił wszystko na raty. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. Co do krypto, która wygrała w waszej analizie, nie mam o tym zielonego pojęcia tak naprawdę. Spoko, Paweł.
Warto sobie sprawdzać też, jakie giełdy są w danej chwili obsługują daną kryptowalutę. Jeżeli to jest projekt wschodzący, to jeżeli ich jest mniej, mało, jedna, dwie, nie są to znane giełdy, to jest duży potencjał. Jest na przykład tak, że bardzo dużo kryptowalut na Coinbase, jak wchodzi, to nie z reguła, ale jak wchodzi na Coinbase, to ta cena rośnie do góry, albo na Binance, jak wchodzi. Nie? Przez to sobie można sprawdzać, czy także w planach danego projektu, czy on będzie wchodził do jakiejś, na jakąś nową giełdę. Jeżeli będzie, no to wtedy znowu mamy wydarzenie, które może spowodować to, że cena podskoczy. Tak? Może się tak zdarzyć. Więc giełdy jak najbardziej śledzimy, bo to jest ważne i dość istotne, ja na to zwracam uwagę. A jedna z ostatnich rzeczy, o której powiem, no to jest roadmap danej kryptowaluty, czyli plan działania. Dziś jakiś czas szukałem jakiegoś takiego ładnie wizualnie prezentującego się roadmapu. Wiele z nich jest, tak powiedzmy, pisanych w formie bloga, w formie notatek i tak dalej. Natomiast to nie ma znaczenia, jak ten roadmap wygląda, ma znaczenie to, żeby transparentnie deweloperzy pisali o tym, co chcieli zrobić i czy im się udało to zrobić. Bo wtedy mamy jasny obraz tego, że nas nie oszukują. Jak coś się im nie udało, to przeniosą to na kolejny etap, ale nie kasują tego pomysłu i zdają sobie sprawę, że ze społecznością mogą się szczerością podzielić i powiedzieć, że nie mają, nie wykonali tego, no ale będzie to wykonane kiedy indziej. Lub też można weryfikować to, jak bardzo do przodu wybiegają z pomysłami, czy te pomysły są na bieżąco realizowane. Więc warto, to nie zawsze jest na oficjalnej stronie, ten roadmap, ale wygooglować zawsze sobie go warto dodatkowo, no i przez to w pewien sposób no, poznać plany tych deweloperów, nie? Jak najbardziej. To się łączy z punktem jednym z ostatnich, mianowicie kalendarz wydarzeń. Jest taka stronka coinmarketcal.com, ona brzmi podobnie jak CoinMarketCap. Na tym CoinMarketCalu jest bardzo dużo wiarygodnych, wrzucanych przez społeczności danych kryptowalut wydarzeń, które mogą spowodować wzrosty cen, no lub też spadki. I to jest dość wiarygodna do średnioterminowego, średnio-długoterminowego i krótkoterminowego grania, powiedzmy, kryptowalutami na giełdzie. Fajna sprawa do weryfikacji tego, czy na przykład nie będzie prowadzony jakiś hard fork, albo nie będzie ona wchodziła na jakąś giełdę, tak jak już wspomniałem. I tu przy opcji kupowania danej kryptowaluty w najbliższym czasie konkretnego projektu warto sobie sprawdzić, czy tu się coś nie podziało. Tak samo warto sobie sprawdzić, jeżeli są duże spadki na danej kryptowalucie nagle, to czy tutaj nie pojawił się jakiś event, wydarzenie, które nie zostało zrealizowane, albo jakiś fake news, który wyszedł, że jest fake newsem, no i przez to dużo ludzi od projektu uciekło. To też warto sobie zawsze sprawdzać, no bo generalnie jest tak, że no, dziś na tym rynku nic do końca nie jest pewne, to ma swoje plusy i minusy, ale musimy być ostrożni, na pewno bardziej ostrożni niż rok temu o tej porze, kiedy się zaczynała hossa, no i coraz więcej trwanych osób wchodzi do branży, chcąc tylko na przykład, no często oglądać na jakichś projektach, które się super zapowiadają, dlatego też ta analiza, troszkę to jest taka przykład na analizę fundamentalną, musi mieć ręce i nogi, jeżeli my chcemy poważnie na tym rynku coś zarobić, tak? W długim terminie coś zarobić, bo chyba każdemu z nas na tym zależy. Dobrze, ja mam teraz do Was pytanie, co Wy uważacie, że należy, na co jeszcze należy zwracać uwagę, co należy jeszcze wziąć pod uwagę. Ja się do każdego komentarza odniosę. Jeżeli są takie rzeczy, to proszę pisać. Ilość może nie tak bardzo ważna, bo no zwróć uwagę, co z tej ilości czasami wynika. Nie zawsze coś dobrego będzie wynikało, ale czasami Cardano ma na przykład bardzo duży team deweloperski, czyli kryptowaluta ADA, jakoś jak najbardziej, no jest logiczne. Tylko to ciężej zweryfikować. Profile społecznościowe. Ja może powiem tylko tyle, że ja nic kompletnie od kilku miesięcy dobrych nie sprzedałem. Im dłużej jestem na tym rynku, tym bardziej jestem długoterminowcem, tym mniej zerkam na blockfolio, na deltę i tak dalej. Więc ja myślę, że to ma największy jakby sens, największą logikę, takie prowadzenie portfolio swojego kryptowalutowego. Tak, jasne, jak jest duży projekt, to jeden, dwóch za mało. Tylko że czy znasz jakiś taki projekt, żeby on był naprawdę duży. Duży to nie wiem, pierwsza 20 kryptowalut,
50, zależy jak na to spojrzymy. No i pytanie, czy taka grupa ludzi da rady ten projekt pociągnąć, to prawda, ale czy wtedy na stronie internetowej my znajdziemy wiarygodne dane a propos tego, ile tych osób w teamie deweloperskim pracuje? No bo ty tego nie wiesz. Na stronie internetowej można coś zapisać. Są projekty, nie wiem gdzie to widziałem, jakiś czas temu, są projekty kryptowalutowe, że jest team i są zdjęcia fejkowe. Także no, patrząc na to z tej perspektywy, no to w nic nie można wtedy wierzyć, prawda? Są takie aplikacje, tylko one wymagają rejestracji na stronie internetowej, z tego co wiem. Podam na smartfona mimo wszystko, Paweł, bo używam jeszcze Delty. Też jest bardzo fajna. Podaję takie dzienne zestawienie, ile jesteś na plus, na minus. Lepiej się tam przełącza dzienne wyniki, miesięczne i tak dalej. Delta się to nazywa, poza Blockfolio. Sensowne. A no jasne, jeśli chodzi o skalę do zrobienia, no to oczywiście. No to masz rację. Ja się nie posiłkuję tylko swoimi analizami, tylko także korzystam z osób dużo bardziej doświadczonych. Czasami jest tak, że miesiąc czasu po prostu sobie organizuję w głowie, że będę daną kryptowalutę kupował i organizuję na przykład na nią kwotę jakąś lub mam gdzieś przygotowaną i wchodzę jak w jakiś mały spadek. Albo po prostu zdarzało się tak, że znalazłem dany projekt, on był w miarę świeży, miałem jakąś zajawkę i go po prostu kupiłem, bo miałem w danej chwili na to środki. I nigdy to nie jest, nie ma tu punktu odniesienia. Zawsze coś o tej kryptowalucie muszę mieć. Na samym początku, przyznam się, kupowałem na pałę, no ale wtedy był taki okres, że i tak nie bardzo traciłem na tym. Ale teraz już no jestem mądrzejszy po prostu i nie działam jak spontanicznie, emocjonalnie tak na tym rynku, ale mówię. To może trwać nawet miesiąc, albo czasami może, no nie będę przesadzał, miesiąc, a może to trwać kilka dni. Jeśli chodzi o analizę, tak? Ale mówię nie tylko ze swojej analizy, wtedy korzystam, tylko z innych osób i wtedy wiadomo, że gdyby to połączył, to nie będą nigdy tygodnie, tylko miesiące pewnie. Zależy się od tego, jak projekt jest no, długo na rynku. Pozwoliłem sobie wrzucić slajd z taką kryptoreklamą swoją, jakkolwiek to brzmi. Jeżeli ktoś będzie chciał, zajrzyj na mojego YouTube'a, Instagrama. Tam się praktycznie tylko dzieje wszystko w moich social mediach. Nie wiem, Paweł, raz znalazłem taką stronkę, nie pamiętam nazwy. Wpisz sobie, pierwsza lepsza na pewno portal jakiś anglojęzyczny i ci powinno wyskoczyć, typu na przykład właśnie portfolio cryptocurrency, coś takiego.